W miniony piątek o godzinie 17 w Muzeum Orła Białego odbywała się gra terenowa Cicho Ciemni. Rok temu impreza odbywała się w Starachowicach. W tym roku Muzeum Orła Białego w Skarżysku przyłączyło się do tej inicjatywy. Bardzo ciekawa propozycja, która pozwalała uczestnikom przenieść się w czasy II wojny światowej. Uczestnicy gry podzieleni na kategorie wiekowe mieli okazję cofnąć się do czasów okupacji, wcielić w przedstawicieli różnych struktur Armii Krajowej. Była to bez wątpienia niezapomniana lekcja historii i swego rodzaju sprawdzenie własnej kondycji. Rok temu miejscem gry był harcerski ośrodek obozowy Lubianka, chówca ZHP Starachowice. Uczestnicy mieli za zadanie odebrać zrzuty z Londynu. Lawirując pomiędzy licznymi niemieckimi patrolami, poszczególne grupy musiały odnaleźć przeznaczone dla nich zrzuty sprzętu. Teraz impreza trafiła również do Skarżyska. Była to bez wątpienia ciekawa lekcja historii. Jesteśmy w Muzeum Orła Białego w Skarżysku. Jest tutaj jeden z punktów na grze, podczas którego uczestnicy zapoznają się ze sprzętem wojskowym, mają tutaj do wykonania różne zadania oraz robią sobie zdjęcia i zwiedzają, poznają historię wojskowości. Gra Cicho Ciemni trwa przez 3 dni, od dzisiaj do niedzieli. Jutro będzie główna część w Starachowicach, podczas której będą mieli oni szansę przeżyć żywą lekcję historii, wcielić się we wszystkie role, spotkać się z Niemcami, poczuć trochę emocji i przeżyć to wszystko na własnej skórze.